Cześć, witajcie moi drodzy. Wiem, że mnie dawno nie było, ale przychodzę do was z ciekawą informacją, ponieważ właśnie w tym momencie, jak widzicie, tutaj jest jakaś grupka kolonistów i właśnie w tym momencie, o dokładnie, oni nawet nie słyszą mnie, ale już się zebrali, jakieś rzeczy wywalają, ale właśnie jesteśmy na serwerze 1.18. Jak wam to mogę udowodnić? Aktualnie musiałbym sobie gdzieś podlecieć dalej i byśmy sobie normalnie pograć, ale was najbardziej interesuje IP, dlatego one pokazuje się teraz na górze. Widzicie, możecie wbić na to IP, ale teraz bardzo ważna uwaga, jak już widzicie to IP. Te IP działa przez jakiś czas, póki nie ma jakiegoś oficjalnego silnika, jakiegoś spigota, wiecie o co chodzi. Bo póki co serwer jest vanilla, czyli nie ma jeszcze chwilowo działek i tak dalej, ale to w ciągu, jak tylko wyjdzie spigot, to od razu aktualizujemy i będą działki, będzie TPA i inne tego typu duperele. Na razie tego nie ma. I tak, no mogę wam pokazać, nie wiem, zaraz znajdziemy jakąś jaskinię, na przykład tu gdzieś pamiętam była jakaś jaskinia, to taka z 1.18, jesteśmy na wersji 1.18, trzymajcie, graczy jest póki co 20, serwer non-premium, to też bardzo słuszna uwaga, widzicie, to już są nowe formacje, których normalnie nie ma, więc możecie sobie wbić i możecie już sobie grać, póki co slotów jest 20, zwiększymy prawdopodobnie do 30 zaraz, a już za pewnie 2 dni będzie setka, albo coś w okolicach tego, więc... Na spokojnie. Tu jest mamy spawn ogólnie, więc musicie się oddalić, żeby budować na początku. My wszystko budujemy jakby w trakcie, bo dopiero co wyszła ta wersja 1.18, więc wiecie, działamy szybko i żeby to jak najszybciej zrobić i żeby po prostu, żebyście mogli grać, bo oczywiście pierwsi w Polsce musimy być na serwerze oczywiście 1.18, nie? Nie wiem, macie sobie tutaj, możecie zobaczyć przedmioty, nie wiem czy jakieś przedmioty doszły w sumie 1.18, ale... No wszystkie te przedmioty, które są, to pewnie sobie bardziej kojarzycie niż ja i pewnie sami zauważycie, że one są. Więc tak, pozdrawiam wszystkie osoby, oczywiście staba, możecie napisać komentarz i łapeczkę w górę, jeżeli udało wam się wbić. Więc tak, ja wam życzę powodzenia, możecie iść i już sobie teren znajdować, miejsce na działeczkę i tak dalej, spawn budowany przez Letus, jak widzicie. Więc atmosfera jest spoczko i mam nadzieję, że wam się będzie grało po prostu dobrze, więc witam i zapraszam was do grania na stylowej MC1V3, czyli serwerze spontanicznym, od razu, gdy tylko wyszła wersja 1.18. No i cóż, życzę wam powodzenia, żebyście się dobili, żebyście zgarnęli swojego slota oczywiście. To właśnie, bo nie wspominałem w ogóle, czemu tu jest taka mgła, jak sami widzicie, czemu tu jest mgła i dlaczego jest tylko 20 slotów. Nie, to akurat dlaczego slotów już mówiłem, ale tak samo. Mgła też prawdopodobnie będziemy powiększać co chwilę, żebyście więcej widzieli. Póki co jest tak, żebyście sobie przygotowali miejscówę już, żebyście mogli sobie zacząć na przykład kopać jakieś surowce. Więc te sprawy, nie? Prawdopodobnie już jutro będzie zwiększone wszystko, więc spoko. Życzę wam powodzenia i zapraszam do grania, subskrybowania i lajkowania tego filmika, ponieważ od 12 grudnia wracamy na YouTube'a na pełnej, a w przyszłym roku, w styczniu, będzie jeszcze grubiej niż jest grubiej teraz, czyli możecie się przygotować, moi drodzy, na naprawdę długie streamy, jeśli wiecie o co chodzi. Widzimy się. Bajo!